Wracamy na drugą część spotkania. Legia Warszawa gry w Wejherowo 0-0 i to jest spora niespodzianka po tych 45 minutach. Zmianę zrobił trener Maciej Skorża. Zdjął z boiska Daniela Liuboje, za niego Michał Żyro od 46 minuty. Zmiana także w drużynie Gryfa Orleksu Wejherowo. Za Grzegorza Kicewicza zagra z numerem 6 Łukasz Pietroń. To jest zmiana, jaką zarządził trener Grzegorz Niciński. No i chyba najciekawsza informacja, jaką podał nam w przerwie dyrektor scoutingu Legii Warszawa, Marek Jóźwiak. Na trybunach jest 12 tysięcy osób. Podziwiam, szczerze mówiąc, kibiców Legii, że w tak dużej w sumie liczbie w tygodniu wybrali się na mecz z rywalem z trzeciej ligi, z którym wygrali w pierwszym meczu 3-0. Tym bardziej po tym pierwszym wyniku. Tak jest. No i mieliśmy, cóż, na razie ta druga część zaczyna nam się od czegoś, co już widzieliśmy kilka razy w pierwszej, czyli niezbyt frasobliwego zachowania Janusza Gola w strefie pomocy. Straty, no i teraz mamy możliwość dośrodkowania z rzutu wolnego ze stojącej piłki. Zacznie grę Tomasz Kotwica. Tak, a zawodnicy Gryfa Wejherowo tą połowę zaczęli tak już troszeczkę inaczej. Po prostu doszli do zawodników Legii, tym razem oni na ich połowie zaatakowali przeciwnika, no i starali się odzyskać piłkę. Spresowali i mają stały fragment gry. I myślę, że tym bardziej dla takiej drużyny jak Gryf Wejherowo stały fragment gry to jest właśnie chyba klucz do tego, aby strzelić bramkę Legii. Mateusz Toporkiewicz jednak nie Kotwica. Toporkiewicz, dobre dośrodkowanie, 11 metr. Czy będzie jakiś strzał? Nie, to jest rozegranie na lewe skrzydło. Bardzo przytomnie zresztą. No i Toporkiewicz na przypiłce, blisko niego Wrdoliak. Toporkiewicz indywidualnie. Toporkiewicz, lewa noga, pole karne, Fidziukiewicz. No i proszę, jest trochę zamieszania. Przy piłce Kostuch. No i najgorsze w tej akcji było kończące dośrodkowanie, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście kolejna akcja Gryfa Wejherowo, która nam się podoba. Oczywiście no, przykładamy inną miarę, tak, do tej drużyny. Oczywiście, no tym bardziej no, doceniamy to, że wyszli na drugą połowę i zaczęli od ataku, tak? Potwierdzenie zmiany, wszedł na boisko Łukasz Pietroń. Że nie od początku się cofają, tylko jednak na początku drugiej części gry próbują zagrać trochę bardziej otwarcie, ale teraz już znowu wracają do swojego ustawienia i to jest rozsądne granie, tak? Takie, które przyniosło im to, że nie stracili bramki, nie mieli zbyt dużo sytuacji pod bramką Legii, tak. A w ofensywie, ale w defensywie spisują się całkiem nieźle. Rafał Patera, który ogląda ten mecz z wysokości boiska, no, zauważył, że w tych końcowych minutach pierwszej części spotkania piłkarzom Gryfa tak jakby zaczęło brakować sił. Nowo, strata. I to niewymuszona. Jeżeli tak będzie, to rzeczywiście w miarę upływu czasu będziemy tu mieć chyba kolejne okazje bramkowe. Mówię kolejne, chociaż tych pierwszych było przecież tak niewiele. Trzy strzały jak na 45 minut. To jest dla Legii Warszawa w meczu z Gryfem Wejherowo dość wstydliwa statystyka. No, to na pewno jest coś w tym, że więcej sił traci się biegając za piłką niż się rozgrywając. Także. Tak, no. To też szczególnie na pozycji bramkarza przez całą karierę miałem się okazję zaobserwować. No ja czekałem na nią, nie biegałem za nią. Żewłakow. No na pewno Legia musi grę przyspieszyć. To jest tak, jak powiedział nawet Marek Jóźwiak, no, że trochę za wolno, za dużo tych podań, czasami takich no, nie przynoszących zbyt wiele w otworzeniu akcji. I tutaj Legia na pewno musi troszeczkę to zmienić, bardziej wykorzystać swoje skrzydła. Żyro do Kiełbowicza, okazja do dośrodkowania. Kiełbowicz, Duda, był tam blisko Ismael Blanco. Kolejna dobra interwencja na własnym przedpolu bramkarza Gryfa Wejherowo. Człowieka, na którym chyba spoczywa dzisiaj największa presja, bo przecież on to miał prawo spodziewać się prawdziwej kanonady. No na pewno powinien być najbardziej zapracowanym człowiekiem się na tym stadionie. Zacznie grę Rzeźniczak. To jest tak trochę, że oczywiście piłkarze z niższej ligi, gdy mają taką przygodę w Pucharze Polski, są skoncentrowani na ponad nawet 100%, chociaż to przecież fizycznie niemożliwe. W każdym razie są w pełni skupieni na tym swoim zadaniu. To czasami się odbija oczywiście na ich rozgrywkach ligowych, ale też no, to jest taka przygoda, o której będą opowiadać na pewno latami. Tym bardziej, że już no, poważne łupy na tej drodze do meczów z Legią mają zawodnicy z Wejherowa. Kiełbowicz. Tak, to już w przeciągu ostatnich dwóch minut to już drugie dośrodkowanie Kiełbowicza. Także tak, Żyro wyraźnie chce to wykorzystać, że Kiełbowicz umie dośrodkowywać. No i jak zwykle jest pracowity, bo to jeden z największych profesjonalistów w ogóle w całej lidze polskiej, Tomasz Kiełbowicz. Tak, i jest to zawodnik, który jest obdarzony bardzo dobrym dośrodkowaniem, zarówno ze stałego fragmentu gry, jak i udowodnił nam teraz dwukrotnie także z biegu. A pewnie zobaczymy za moment również, jak wznawia grę ze stojącej piłki. To i widzę Wrdoliak, ma drobny problem techniczny, ale za moment będziemy znów obserwować akcję ze stałego fragmentu. No i proszę spojrzeć, też będą próbowali złapać rywali na spalonym zawodnicy z Wejherowa. Są takie elementy w ich grze, które
patrząc na to, że jest to zespół z trzeciej ligi, mogą się naprawdę podobać. Złe tym razem dogranie od Tomasza Kiełbowicza. Tak, na pewno ta dojrzałość gry w defensywie, ich organizacja gry. Nawet to, że może ten mecz nie wygląda przez to ładnie, bo oni całą drużyną cofają się na własną połowę. Niemniej jednak to przynosi w tym momencie no, jakiś taki dla nich wymierny efekt, ponieważ oni tutaj nie przyjechali atakować. Oni przyjechali tutaj zapracować się z obej strony i nie chcieli być, że tak powiem, pożarci przez drużynę, która walczy o Mistrzostwo Polski. W związku z czym mieli świadomość tego, że tak ten mecz będzie wyglądał. Co my możemy Państwu powiedzieć? Uwaga na Czonowo, może być ciekawie. Nowo czy poda do Blanko? No chciał to zrobić, ale wyszło to bardzo, bardzo kiepsko na pewno od zawodnika. O renomie na Czonowo należy wymagać dużo więcej, a tak niektóre akcje, jak patrzę na Czonowo, to przypomina mi się Manu. Myślę, że dokonał tego wyboru, mógł podawać zupełnie tutaj bardziej przy linii bocznej szesnastki, wtedy z panią Blanko mógłby wyjść sam na sam z bramkarzem. Znowu to nie wyszło tak, jak chcieliby tego legioniści. Wrdoliak. I znowu Kiełbowicz łącza się lewą stroną. Myślę, że to jest recepta na dzisiaj, na rozciągnięcie tej skomasowanej obrony drużyny z Wecherowa. Właśnie to, że... Nowo, ładnie tym razem w pole karne, ale ten strzał zupełnie bez historii. Michała Żyry zaczyna Adam Duda. Oto raz jeszcze odegranie Hiszpana. On odszedł ze Sportingu Gijón w takich okolicznościach nie do końca ciekawych. Javier Clemente nazwał go nawet tchórzem, że opuszcza Ligę Hiszpańską. No, w każdym razie, gdy przychodzi ktoś z Ligi Hiszpańskiej, choć w Legii już mieliśmy takie historie i byli to też piłkarze grający w Lidze Hiszpańskiej, a nie tacy, którym się zupełnie tam nie udało, to spodziewam się po nim więcej, ale oczywiście no, trzeba dać trochę czasu na Czonowo. Podobnie jak w przypadku Ismaela Blanco, wyciąganie pochopnych wniosków jest to bardzo wielkim ryzykiem błędu. Żywłakow. Tak, myślę, że należy oceniać zawodników wtedy, kiedy przepracują okres przygotowawczy z drużyną. Zagrają określoną ilość sparingów, trenują, zaklimatyzują się w nowym otoczeniu i wtedy można wydać i recenzję na ich temat. Żyro ładnie, Janusz gol! No to naprawdę powinna być bramka i nic nie usprawiedliwia Janusza gola. Tak, jeszcze tam był po drodze na Czonowo, który być może jakby wcześniej zdecydował się na wbiegnięcie bliżej bramki, to by on skończył tą sytuację. Zobaczmy. Świetnie zachował się Michał Żyro. Już od razu można powiedzieć, że ta decyzja Macieja Skorży o tym, by wszedł Żyro na boisko, jest dobrą decyzją. Ożywił grę, podał Kiełbowiczowi dwa razy, także ten dośrodkował. Teraz Żyro powinien mieć asystę, a Legia bramkę Janusza Gola. Jakiś nieskoncentrowany dzisiaj wydaje mi się zupełnie defensywny pomocnik Legii Warszawa. Faul na Wrdoliaku. Przewinienie Tomasza Kotwicy. Byłaby to na pewno niespodzianka, gdyby ten mecz zakończył się takim rezultatem. No teraz jeszcze Radowicz w pole karne. Pięknie przyjęta piłka. No i dogranie. 11 tak. metr. No. I dogranie było doskonałe. Nie wzdłuż bramki, tylko właśnie piłka wycofana. Tylko nieskuteczność na gola spodobała, że bramki nie było. A patrząc z perspektywy legionistów, o teraz strata Żyry, to w zasadzie jedyny zawodnik, który może wejść i jeszcze tutaj pozytywnie odmienić grę Legii, to jest Rafał Wolski. Tego byśmy się przynajmniej spodziewali, jeżeli chodzi o taką jakość ofensywną i podniesienie tego. Jesteśmy pewni, że wejście Wolskiego miałoby dobry wpływ. Natomiast na razie na to się trener Maciej Skorża nie decyduje. Wrdoliak. Całkiem możliwe, że tak też się stanie, jeżeli ten wynik będzie rzeczywiście dalej i ten mecz tak dalej będzie wyglądał, to... O, mina Jacka Magiery tutaj chyba najwięcej nam mówi o tym. Ja myślę, mina trzech panów, których zobaczyliśmy, oni nie są pewnie zadowoleni z wyniku w dzisiejszym meczu. Wynik jeszcze, bo wiesz, może być 0-0 przy 10 sytuacjach bramkowych, tak? No ale Legia tych okazji nie stwarza. Radowicz, Kotwica. Pracują, ciężko pracują na boisku Gryfici. Za to można ich pochwalić. Gol. Kilka zagrań z klepki teraz legionistów. No i Blanco poszukujący gola. Dosłownie ich przynosi. Ładnie teraz obrócił się z piłką Piotr Kołc. Dobra akcja, tak, kapitana Gryfa Wejherowo. Lewa strona. Łukasz Pietroń. Rezerwowy. Drużyny trzecioligowca. Pietroń. Odważnie. Tak, chociaż zabrakło wsparcia tutaj jego kolegów, gdyż on rzucił się na dwóch zawodników Legii. Tutaj no raczej był z góry skazany na to, że tą piłkę straci i troszeczkę zabrakło. Być może to właśnie jest też ten brak sił, że nikt z jego kolegów nie podszedł do niego na to, aby mógł zagrać piłkę do swojego kolegi. Mówili w wywiadach piłkarze z Wejherowa, że marzeniem jest dla nich zdobycie bramki przy Łazienkowskiej, tak aby był jakiś dobry akcent
dla nich tego spotkania. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Wciąż nie można tego wykluczyć przez jakiś stały fragment gry. Na razie 55 minut gry za nami. Słabo wygląda ten test Legii na tle Gryfa Wejherowo, chociaż oczywiście pierwszy mecz wygrany 3-0. To determinuje to, co dzieje się na boisku. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj trochę jednak ustawił to spotkanie, mimo tych zapowiedzi wcześniejszych i tej akcji takiej z tym rzekomym niedoszłym walkowerem. Jednak. Ale no. Grzegorz Nieciński, Radek, no, kolejny raz nasz realizator pokazuje nam tego byłego zawodnika Ekstraklasy, teraz trenera. Na pewno przez tych 55 minut może być z wielu elementów gry swojej drużyny zadowolonym. Uwaga, teraz Żyro indywidualnie. Będzie rzut rożny. Myślę, że tak. No. Na razie gra jego drużyny na pewno ujmy nie przynosi. No, akurat jeżeli mówisz o Grześku Niecińskim i jego grze w Ekstraklasie, miałem przyjemność grać. Byliśmy kolegami grając razem w Pogoni Szczecin, także tym bardziej cieszę się, że on jako trener no, daje sobie radę i odnosi no, dobre sukcesy no, na razie w tej lidze. Uwaga, Wrdoliak! I to była okazja bramkowa dla Legii Warszawa. Piłka wybita z linii bramkowej chyba przez Piotra Kołca. Tak, zawodnik z numerem 15 był tym, który zatrzymał ten strzał z rzutu rożnego, strzał głową po rzucie rożnym w wykonaniu Iwicy Wrdoliaka. Oto raz jeszcze powtórka, zobaczmy, jak doszło do tego, że Legia wciąż z Gryfem Wejherowo nie prowadzi. Ładne wejście Wrdoliaka, to widzieliśmy już nie raz w meczach Ekstraklasy w wykonaniu tego zawodnika. No i wybicie z linii bramkowej. Tak, bramkarz nie miałby tu najmniejszych szans. Tak, to kapitan Gryfa, Piotr Kołc, był tym, któremu należą się podziękowania od kolegów za zatrzymanie piłki. Rzeźniczak. Ale to już dwie czyste okazje, które legioniści stworzyli po zmianie stron. Coś się ruszyło, tak, patrząc z perspektywy Legii. Tak, w tej części gry rzeczywiście wygląda bardziej dynamicznie. Zawodnicy Legii troszeczkę grę przyspieszyli. Czoto. Na pewno była też motywacja trenera w przerwie, który na pewno powiedział, że tak grać, panowie, nie możemy. Trzeba to przyspieszyć. Będzie zmiana w zespole Gryfa. Łukasz Krzemiński gotowy do wejścia na boisko. A tymczasem Legia rozgrywa od własnej linii defensywnej. Żewłakow. Gol. Podanie zwrotne do Żewłakowa. Wrdoliak. Okazuje się, aby zagrał do niego Rzeźniczek, ale ten wybiera długie podanie w kierunku Blanco. Blanco pole karne. Było tam dwóch obrońców, dobrze wykonali swoją pracę, jeden z nich. Nie, to nie jest kontuzja, to jest chwilowy uraz. Tak, to Blanco miał ciężkie zadanie, był między dwoma zawodnikami, troszeczkę mu ta piłka odskoczyła. Rzeźniczek. Oto Nowo, na Czonowo. Jak skończy się ten atak Legii Warszawa? Rzeźniczek, to Żewłakowa. Tak jakby zapraszają trochę do tańca rywala legioniści, próbują ich wyciągnąć, no ale oj, to jest brzydki faul na Wrdoliaku, Kotwica. I teraz mamy zmianę. Łukasz Krzemiński z numerem 20 wchodzi za prawego pomocnika, za Mateusza Toporkiewicza. No i tak można byłoby chyba zażartować, że Grzegorz Krzemiński ściąga piłkarza najdalej od strefy zmian, tak aby chociaż trochę czasu zyskać. Znaczy, swoim sugerujesz, że są już... No nie. Myślę, że to akurat nie to wchodzi w grę. Natomiast faktem jest, że prawy pomocnik zespołu Gryfa Wejherowa, Mateusz Toporkiewicz, schodzi z boiska. Przestanie 0-0, w jego miejsce Łukasz Szymiński. Doświadczony, bo 5 lat starszy od 21-letniego Toporkiewicza. No, bardziej doświadczony od swojego kolegi. No i to jest druga zmiana Grzegorza Nicińskiego. Maciej Skorża wprowadził na boisko Żyro za Liuboje. Żewłakow. Niemal godzina gry za nami. Legia Warszawa gry w Wejherowo. To jest niespodzianka, że wciąż jest 0-0. Kołc. Kotwica, ale to jest za mocne podanie, że Żewłakow świetnie przeczytał sytuację. Wrdoliak ratuje te niezbyt mocne kopnięcie piłki Kiełbowicz. Blanco, teraz on cofnął się do gry. Tak, teraz on się zmienił pozycjami Żyro, ale już wraca do siebie.
No i pewnie, czy ten mecz dłużej będzie trwał i czy dłużej wygrać 4 bramki, wtedy będzie podejmowała większe ryzyko, no będzie więcej angażowała zawodników. Widać już teraz, jak boczni obrońcy Legii szeroko ustawiają się Radowicz, wtedy, kiedy... tak, do Żyry. Uwaga, Żyro, pole karne. Nie ma dośrodkowania, jeszcze uratowali się Gryfici i gwizdek sędziego przerywa ten atak. Z Mościardowicza nic tutaj nie zmieni. Sędzia Krzysztof Jakubik, podkreślmy, młody 29-letni arbiter. Po raz pierwszy sędziuje mecz Legii Warszawa, tej pierwszej drużynie. Ale taki spokojny mecz do prowadzenia, na razie... Tak, to też jest dobra decyzja, że taki młody arbiter ma okazję zebrać doświadczenie. Radowicz, prawa noga i jest rzut wolny. To jest sytuacja, która no, musi w przypadku takiej drużyny jak Legia oznaczać kłopoty dla rywala. Ale czy tak się faktycznie stanie? Zobaczymy. No, Leszka Pisza już w Legii nie ma. I Daniela Luboi też, tak, nie, bo, tak. Ponieważ szedł w przerwie, a tym ostatnim egzekutorem tych rzutów wolnych, który bardzo groźnie strzelał chociażby w ostatnich derbach, czy zdobył piękną bramkę w meczu ze Śląskiem Wrocław, lewą nogą. No. Był zobaczymy, właśnie kto. Daniel Luboja. Tomasz Kotwica był faulującym. Wrdoljak. Wszystko wskazuje nam na to, że on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Metrów, 15 centymetrów. Będą starali się rozerwać ten mur piłkarze Macieja Skorży, którzy są w nim. Uwaga, i widza Wrdoljak! Za słabo, a poprawka niecelna. No tak jak wszystko w tym meczu na razie, ten rzut wolny Iwicy Wrdoljaka. Momenty były, ale zdecydowanie za mało. No nie wyszedł mu ten strzał, zdecydowanie. Strzały nawet, bo to można było podciągnąć pod dwa strzały w jednej akcji. Oto one. Czoto przegrywa jednak pojedynek z Ficiukiewiczem, po to, że Włakow w tej strefie środkowej. Że Gryfa radzą sobie nadspodziewanie dobrze. Żyro. Żyro indywidualnie, Blanko ładnie odegrał mu piłkę. Żyro przy linii końcowej. Żyro i spokojnie Adam Duda. To trochę z taką za małą determinacją zawodnicy Legii biegali teraz pole karne. Wiadomo było, że ta piłka spadnie na 10-11 metr i jednak musi być większe wsparcie i pójście za akcją. Odzyskanie piłki, ale z faulem, stąd interwencja i użycie gwizdka przez sędziego. No i mamy informację, że wejdzie na boisko Rafał Wolski. Czyli tak jak przewidywaliśmy, należało się chyba tego spodziewać. Tak, no i szczerze mówiąc, gdybym był trenerem Legii, postąpiłbym identycznie. Faktycznie w takim punkcie spotkania wprowadzić Wolskiego. To jest taki zawodnik, który może zrobić bramkę czy sytuację bramkową niemalże z niczego. Tylko dzięki swojemu wyszkoleniu technicznemu. Zresztą udzielił dzisiaj takiego ciekawego wywiadu, w którym powiedział, że no 10 milionów euro to jest lekka przesada. Ale twardo z tą wam później. No nie wiem, czy tak twardo, skoro stwierdził, że to tylko lekka przesada. Niemniej no, gdzieś tam jest to nazwisko, które już pokazuje Rafał Wolski, że ja myślę, że on ma nawet szansę na serio załapać się do kadry na Euro 2012. Ale na pewno trzeba się zgodzić, że jest to odkrycie ostatnich miesięcy naszej ekstraklasy. Tak, tylko to jest kwestia też, wiemy to wszyscy doskonale, ustabilizowania formy. Uwaga, dośrodkowanie na bramkę Wojciecha Skaby, że Włakow zamieszczanie. Czy skończył tak ze strzałem piłkarzy z Wejherowanie? W każdym razie Rafał Wolski no, może tutaj zrobić różnicę, to bezdyskusyjne. Tak, a jedyną bramkę, wydaje mi się, jaką gry Wejherowu może strzelić Legii, to jest tylko i wyłącznie stały fragment gry, bo nawet ta sytuacja od Unii, że no, stałe fragmenty w dzisiejszym futbolu też jest to coś, co jest dużym zagrożeniem, nawet jeżeli to jest drużyna... Ale zobacz, jaka teraz akcja. Pietroń, lewe skrzydło, Pietroń, pole karne, okazja, będzie szansa, Kotwica, gol! Coś nieprawdopodobnego! Oczywiście. Aż nie chce się wierzyć. Tomasz Kotwica, Legia Warszawa, gry Wejherowo, 64. minuta. 0-1. No i cóż, 33% szans odrobione. Coś niebywałego. Ależ moment mają teraz piłkarze Gryfa Wejherowo, bo to jest oczywista żółta kartka dla Tomasza Kotwicy, ale... Ja myślę, że w tym momencie sędzia powinien budarować. Tak, w ogóle mnie to nie dziwi. No zejście gola i wejście Rafała Wolskiego jest także...
decyzją trenera Macieja Skorży, która jest decyzją prawidłową. Gratulujemy Gryfowi Wejherowo tej bramki, 250 bramki, jaką straciła Legia Warszawa w Pucharze Polski, licząc mecze Legii pierwszej i drugiej. Oto jak do tego doszło. To jest wielki moment Tomasza Kotwicy i Gryfa Wejherowi. Taki doskonały panel tutaj do boku właśnie. I tu już dośrodkowanie. Nie, no ale cała akcja była na poziomie... obrońców, no, którzy nie pokryli tutaj. Cała akcja była naprawdę na poziomie ekstraklasy. Tak. No fantastyczna historia z punktu widzenia Gryfa Wejherowo. No i mamy olbrzymią niespodziankę. A jeszcze minutę temu powiedziałem, że tylko stały fragment gry może przynieść drużynie z Wejherowa. Ale zobaczmy, co się dzieje. Gryf przejmuje piłkę. Kolejna akcja, taka trochę szalona, bez faulu. Dixon Choto. Myślę, że ta bramka bardzo ożywi nam spotkanie, ponieważ na pewno. No teraz zawodnicy już... Wejherowa dostaną, tak, jak to się wiatr w żagle. Legia jest na krawędzi, no powiedzmy sobie szczerze, no może kompromitacja to wielkie słowo, ale takiego dużego wstydu, więc... No na pewno dużej niespodzianki. Ale z ich perspektywy naprawdę na własnym stadionie przegrać z drużyną z trzeciej ligi, no to byłaby, no, sytuacja bardzo, bardzo, bardzo wstydliwa i też tak, no, spowodowałaby pewnie sporo turbulencji wokół klubu, który przecież jest liderem ekstraklasy. Natomiast, no, dla Gryfa to są najpiękniejsze minuty w historii, nie licząc oczywiście tych zwycięstw nad Górnikiem i Koroną. Rafał Wolski jest już na boisku, numer 27. Ale też zwróćmy uwagę, że Legia, która... No wiemy to wszyscy, jesteśmy też ludźmi, w pewnym sensie może to rozumiemy nawet, nie jest w pełni skoncentrowana w tym meczu, wygrywając pierwsze starcie 3-0. Teraz mierzy się z rywalem, który wszelkie jakieś trudności fizyczne czy kłopoty z utrzymaniem się w grze z taką 100% zaangażowaniem z powodu przygotowania fizycznego, teraz nadrabia psychiką, bo po tym golu to ja jestem przekonany, że oni dosłownie wyprują z siebie żyły, żeby utrzymać ten rezultat. 3/4 meczu za nami i Gryf prowadzi w Warszawie. Tak, są flagi na przykład Gwardii Koszali, tutaj Kaszubi, Kościerzyna. To są jakieś drużyny, kluby zaprzyjaźnione z Gryfem Wejherowo i to są rywale, do których piłkarze Gryfa są przyzwyczajeni, a tymczasem są przy Łazienkowskiej, nie tylko nie dają się pożreć, ale wręcz prowadzą z Legią. Blanko, 16 metr. Nie ma gola. Myślę, że szkoda tutaj, że Żyro w tym momencie nie dostał podania od Blanko, przepraszam, od Nowo, gdyż włączam się tą lewą stroną i... No. Zobaczmy. Kiełbowicz, ale wypuszczona piłka przez Tomasza Kiełbowicza skutkowała dobrą interwencją i jeszcze odbita od zawodnika z Warszawy, jest poza grą. No, myślę, że nie tylko teraz radni z Wejherowa, którzy oglądają ten mecz, robią to naprawdę w dużym napięciu, ale myślę, tak, że myślę, także... że całe Wejherowo teraz w tym momencie trzymał są kciuki i liczy na to, że te bramki kolejne będą wpadać. Chociaż można powiedzieć, że no, prawie 100% skuteczność, bo to była taka jedna z pierwszych groźnych sytuacji. Tak, no strzał Fidziukiewicza w pierwszej połowie, tak. I teraz okazja Kotwicy zamieniona na bramkę. To jest to, co zrobili piłkarze z Wejherowa, ale zdobyli bramkę. Jest to też dowód na to, że jednak rozgrywki w Pucharze Polski, one są pełne niespodzianek, bo nie tylko ten dzisiejszy mecz, ale historia tych rozgrywek mówi o tym, że kiedyś pamiętam Lechia, drugoligowa Lechia Gdańsk. No nie trzeba, tak, oczywiście, ale no to nie trzeba szukać daleko. Niedawno Drutek z Bytowia przecież robili furorę i to tak formalnie piłkarze drugiej drużyny tego klubu. Uwaga, jest okazja na 0-2, coś niesamowitego broni Wojciech Skaba. Ależ teraz nie trafił Michał Fidziukiewicz. No gdyby teraz Fidziukiewicz trafił na 0-2, to trudno mi sobie wyobrazić, co by się tutaj działo przy Łazienkowskiej. Coś niesłychanego. Fantastyczne podanie dla Fidziukiewicza, natomiast no tutaj Legia może... No... dziękować i zawdzięczać swojemu bramkarzowi. Tak, Wojciech Skaba, bohaterem Legii Warszawa w meczu z Gryfem Wejherowo. Fantastycznie. Mili Państwo, co tu się dzieje? Pietroń. To on był asystentem przy bramce, tak trzeba to określić, bo przecież tam do odbitej piłki dopadł Kotwica. No i piłkarze z klubu, który ma budżet 80 milionów. Ja nie wiem, jaki budżet ma Gryf Wejherowo, przyznam szczerze, ale jakby był 100 razy mniejszy, to też bym się nie zdziwił. Oto, no, piłką meczową to by nie było, ale... Ale podanie od Piotra Kołca, gdyby to, no tak, ale to jest kwestia też, no, wyszkolenia technicznego. Wychodził Skaba, pewnie chciał Fidziukiewicz, który miał też okazję w pierwszym meczu podnieść tę piłkę wyżej. Wtedy byłoby 0-2. Natomiast zdecydowanie lepiej, jakby jednak mijał z wodem na swoją lewą nogę, zszedł do boku i wtedy uderzyłby do pustej bramki. No ale tutaj trzeba sobie uznanie dla Wojtka Skaby, na pewno się należy. Tak, Michał Żyro, Żyro indywidualnie, 18 metrów rzut wolny, faul.
I to faul bez wątpienia. No na pewno ta akcja powinna podziałać na wyobraźnię piłkarzy Legii i tutaj myślę, że czas najwyższy, żeby jednak ta różnica klas została zaprezentowana na boisku. Bardzo ostre wejście Kostucha. To byłoby już prawie jak knockout, oczywiście nie przesadzająco no wyniku meczu i o tym, że Legia odpadnie, aczkolwiek no bardzo i olbrzymia. No konsternacja, jak sądzę. No, ale gdyby na 20 minut przed końcem Legia przegrywała z Gryfem Wejherową 0-2 i brakowałoby Gryfowi tylko gola do doprowadzenia do grywki, to... Ale ja i tak myślę, że tutaj, Radku, zgodzimy się, że szacunek dla Gryfa za to, co pokazują, bo nie wierzyliśmy, sądziliśmy, że ten mecz skończy się bez kłopotu wynikiem gdzieś na 5-0, ale swoją piękną historię tego meczu rewanżowego piszą piłkarze z Wejherowa. Adam Duda w kolejnej interwencji, która zatrzymuje lidera Ekstraklasy. Tak, zespół, który cofnął się na własną połowę i liczył na grę z kontry. I ta jedna z kontry, chociaż to była akcja, z drugiej strony to nie była taka klasyczna kontra po tym, kiedy gryby Herowa zdobył bramkę. Na pewno był błąd postawiony w defensywie drużyny z Warszawy. No Żyro, Rzeźniczak. No kibice Legii śpiewają, ja kocham Legię. No wiadomo, że prawdziwa miłość to jest ta miłość pomimo, a nie za coś, ale no jest... To dzisiaj jest właściwie chyba miłość pomimo tego, że legioniści grają dużo poniżej swoich możliwości i tego, do czego nas przyzwyczaili. Strzał Kiełbowicza i bardzo ładna interwencja Adama Duda. Na czonowo, lewą nogą. No liczba strzałów oczywiście już dużo wyższa niż w pierwszej części gry, ale efektu nie ma. Tak, na pewno procent posiadania piłki również zdecydowanie po stronie drużyny warszawskiej. Jeżeli ktoś z Państwa kilka minut przed godziną 22 we wtorek 20 marca włączył TVP Sport, to proszę nie regulować odbiorników. Legia przegrywa z Gryfem Wejherowo 0-1, choć oczywiście w dwóch meczu wciąż jest 3-1 dla warszawian. Rzewłakow. Na czonowo. To są dobre piłki wtedy, kiedy obrońca zagrywa prostą podną piłkę do jednego z napastników. Tylko wtedy musi być też dokładne odegranie i ta akcja wtedy nabiera swojej dynamiki. Natomiast kiedy jest niedokładność, to tak jak teraz drużyna może dać się skontrolować. Rafał Wolski, ale... No cóż... Jeżeli mogliśmy mówić o zmęczeniu drużyny z Wejherowa, to ta bramka na pewno dała im taki drugi oddech. Ja, patrząc na tych chłopców, oni znowu uwierzyli w to, że... No, że mogą tutaj sprawić wielką sensację, bo to, że odpadną, to jakby po pierwszym meczu wydawało się oczywiste. Będzie na boisku jeszcze zmiana Jakubowa. Wawrzyniak wejdzie na boisko. Rzewłakow. Jest tam gdzieś Blanko, wybita piłka, Wolski, 18 metr, lewa noga, zamieszanie, będzie okazja dla Legii i nie ma rzutu karnego i broni Adam Duda. Na czonowo pokazuje, że należała się jedenastka Legii Warszawa, sędzia Krzysztof Jakubik takiej decyzji nie podjął. 17 minut i 20 kilka sekund do końca tego spotkania, chociaż oczywiście szanse procentowe na to, że będzie dogrywka, wzrosły znacznie. Po trafieniu Tomasza Kotwicy. Na czonowo. Ismael Blanko i Adam Duda. Oj, cały naprawdę. Czas na linii tutaj z obrońcami, tak na pograniczu spalonego. Tak, ale bardzo dobre. Ale Radek, no ty byłeś bramkarzem, broniłeś w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Muszę powiedzieć, że Adam Duda, jak na taki mecz, no, nie jest to coś, do czego nie jest przyzwyczajony, to na razie radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Radzi sobie bardzo dobrze. Myślę, że też uszczeliła go ta bramka. Też to jest taki adrenalina. W ogóle myślę, że dla nich wszystkich mecz na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej na tak pięknym obiekcie jest to jakieś wyzwanie, jest to spełnienie na pewno jakichś tam marzeń. Myślę, że ci chłopcy na co dzień, tak jak słyszeliśmy gdzieś wywiad jednego z nich, no, grają zupełnie w innych warunkach. Wolski. No tak, ale szczególnie dla takich 21-latków to może jest początek marzeń i pięknej przygody z piłką nożną. Uwaga, nie ma jednak tutaj nikogo, kto by tę akcję zamknął. Nie ma też wybicia takiego na oślep i jest próba rozegrania do Pietronia. Gotowy do zmiany Wawrzyniak, Radowicz, Rzewłakow. Ja myślę, że też futbol jest właśnie dlatego tak wiele milionów ludzi na świecie się interesuje tym, że wynik nigdy nie jest łatwy do przewidzenia. Nawet taki mecz jak dzisiaj wydawałoby się drużyna skazana na pożarcie, tak, która nawet w większości meczu nie wykazuje jakiejś inicjatywy. Jest drużyną, która jest w defensywie, a to jednak ona prowadzi 1-0. Rzeźniczak,
No tak, my Polacy szczególnie kochamy takie niespodzianki, gdy słabszy ogrywa mocniejszego, bo tym słabszym... Miejsce naszej reprezentacji w rankingu. Tak, 75. w rankingu FIFA, no niedługo Euro 2012 i przecież mamy nadzieję, że nasi piłkarze na przekór tym wszystkim rankingom pokażą się z dobrej strony i... No i awansują do ćwierćfinału, byłaby to piękna historia, piękne lato, wszystko na antenie Telewizji Polskiej. Uwaga, na Czonowo! Radowicza znowu. Teraz błąd to wyjście Adama Dudy, no i na Czonowo powinien zdobyć bramkę wyrównującą. 75. minuta. Tak, i kolejne dobre zagranie. I to jest ostatnie zagranie na Czonowo w tym meczu. Za niego wchodzi teraz Jakub Ławrzyniak, jeszcze się Hiszpan o tym nie zorientował. Teraz to jest trzecia roszada trenera Macieja Skorży. Powinien nowo skończyć ten mecz z golem. Ławrzyniak. Jak będzie teraz wyglądała taktyka Legii? Tak, czyżby Żyro i Blanko wysuniętymi? Znaczy Żyro i Blanko dwoma napastnikami? Ławrzyniak przechodzi na lewą obronę, natomiast Kubowicz przesuwa się do przodu. Tak, na lewą pomoc i te jego dośrodkowania mogą być jakąś nadzieją. No Maciej Skorża już nie siedzi. Maciej Skorża od bramki Gryfa Wejherowa na stojąco w swojej strefie przy linii bocznej ogląda ten mecz. To też trochę jest tak, że Legia, gdyby ten mecz przegrała, to na pewno no, zrobi się dużo zamieszania także w mediach i w kontekście tej walki o tytuł mistrza Polski. No cóż. Znaczy, wiesz co, media lubią coś takiego, media się tym żywią, taką właśnie, taką niespodzianką. Zaraz będzie dużo, jak to się mówi, znawców futbolu wypowiadało się na ten temat, że jednak jeszcze czegoś tam Legii brakuje. Oczywiście sprawa mistrzostwa nie jest rozstrzygnięta, natomiast no, ten wynik zdecydowanie, jak to się mówi, chluby im nie przynosi. Pietro. Kotwica, strzelec bramki. Żewłaków. Oj, nieporozumienie. No i proszę, Fidziukiewicz, lewa noga do grania, pole karne. Jest tam Skaba, który znów ratuje swoją drużynę. Coś niebywałego. No jeżeli chodzi o liczbę okazji bramkowych, to Gryfor Legii Wejherowo w tym momencie dorównuje Legii Warszawa, jeżeli policzymy całą tę drugą połowę. Tak. I gdyby stuprocentową skuteczność wyczekała się drużyna z Wejherowa, to moglibyśmy liczyć na dogrywkę. Legia gra u siebie z Bełchatowem w następnej kolejce Ekstraklasy. No i myślę, że Kamil Kieres i piłkarze Bełchatowa uważnie oglądają to spotkanie. No gwizdy przy Łazienkowskiej. Tak, już cierpliwość wyczerpana, ale teraz też błąd. Jak wykorzysta to Legia? Opada zupełnie z sił Kotwica. Może też jest kontuzjowany, tymczasem Legia kontynuuje akcję. To chyba już Skurcze. Zobaczmy. Wrdoliak. Wrdoliak indywidualnie mija rywali, strzela obok bramki. Teraz będzie udzielona pomoc medyczna Tomaszowi Kotwicy. Tak, to są Skurcze, co jest dowodem na to, że rzeczywiście zawodnicy Gryfa Wejherowa wykonają no, maksimum a tu zobacz, swojego zdrowia. To jest okazja, piłka jeszcze była w grze. No i znalazł nam się tutaj bardzo przytomnie Łukasz Krzemiński. Ta powtórka nam nie pokazuje to znacznie, ale chyba znowu Wojtek Skaba obronił ten strzał nogą. Też, co jest charakterystyczne, myślę, dla tego meczu, to jest to, jak ważna koncentracja jest. Ja sam grałem kilka takich meczów w życiu, kiedy wydawało zarówno się mnie, jak i moim kolegom, że my ten mecz już wygraliśmy przed meczem, a później wydarzenia boiskowe tak nas zaskakiwały i nie potrafiliśmy w czasie meczu tego zmienić. Czyli nie było takiej możliwości, żeby mówiąc kolokwialnie, odpalić, tak? Tak, że na boisku się za późno. Jeżeli zawodnik nie przygotowuje się przed meczem, nie skoncentruje się, to wtedy czasami taka utrata bramki powoduje, że po prostu zawodnicy zaczynają panikować, zaczynają się nieporozumienia, jakieś takie niedokładne zagrania albo nieporozumienia w obronie. Poprosił o wodę Kotwica, strzelec bramki dla Gryfa. Żyro. No, myślę, że jeżeli ktoś się cieszy z tego przebiegu, to też następny ligowy rywal Gryfa Wejherowo. Żyro obok prawego słupka. Bo na pewno tutaj stracą ogromnie dużo sił piłkarze z Wejherowa. 79. minuta gry. No cóż, fakty są takie. Legia Warszawa 0, Gryf Wejherowo 1. Adam Duda. Mówiliśmy Państwu przed startem tej transmisji, że wielkich emocji spodziewać się tutaj nie należy, a tymczasem, jak na całą sytuację tego dwumeczu i wszystko, co wiemy o Legii, co wiemy o Gryfie Wejherowo, to mamy tutaj piękną historię drużyny gości. Wrdoliak.
Tak, ale co byś powiedział na to, gdyby Michał Fidziukiewicz 15 minut temu tak, trafił na 0 do 2. Sam na sam z Wojciechem Skałą? To samo, co my wszyscy. Złapalibyśmy się za głowy i czekali na więcej. Kostuch. Poza boisko. No właśnie, mówiliśmy Państwu o tym wybijaniu w trybuny. Raz była taka sytuacja przed zmianą stron, ale przecież to... Ale nie trzeba, jest to sposób na obronę, prawda? Trzeba zauważyć, że Gryf tutaj no, nie broni się jakoś desperacko. Oni chcą grać w piłkę. Tak, tak, tak. Nie sposobem wybijania piłki w aut jest na nich sposób na bronienie się. Wolski. Nie było faulu. Trzech zawodników więcej idzie do kontrataku. Kotwica do Fidziukiewicza. On już nie podłącza się do tej kontry, bo po prostu nie ma sił. Kołc na prawą stronę. Tutaj jest Kostuch. Kostuch zatrzymany. To są zawsze groźne sytuacje, kiedy drużyna rozgrywa piłkę i on traci. Wtedy ciężko zorganizować swoje szyki w defensywie i to jest taki łatwy moment na to, aby taką drużynę skontratakować, skarcić ewentualnie i zdobyć właśnie gola. Tutaj rzeczywiście już trochę brakuje sił, mamy do zakończenia meczu 10 minut, a zawodnicy z Gryfa Wejherów na pewno włożyli tutaj bardzo, nawet sam ten obrazek, kiedy oglądaliśmy, kiedy zawodnik ma skurcze, pokazuje, że włączyli bardzo dużo tutaj. No Legia potrzebuje dwóch trafień, żeby po prostu zakończyć bez wielkiej historii to spotkanie. Natomiast dla Gryfa ta historia i tak jest już fantastyczna. 81 minuta, oni wciąż prowadzą przy Łazienkowski, Wrdoliak. Ale źle to wyszło Wolskiemu, nie było tam Ismaela Blanco. Początek gry Żyry w tym meczu, te pierwsze minuty po zmianie stron, to była dobra, najlepsza chwila Legii Warszawa. Wtedy wydawało się, że Legia wreszcie zmieni obraz tego meczu, że zdominuje rywala, zacznie strzelać gole. Nic takiego nie miało miejsca. Tak, kilka akcji też Tomka Kiełbowicza lewą stroną do środkową i także wydawało się rzeczywiście, że Legia zaczyna już grać tą swoją piłkę z skrzydłami do środkowania, przyspieszone akcje. No ale nie trwało to za długo. Zobaczmy, Rzeźniczak w stronę Wojciecha Skaby. No nawet nie ma w kadrze meczowej dzisiaj Duszana Kucjaka, jest Jakub Szumski na ławce rezerwowych. Adrian Kochanek. Pietroń zagrywał w stronę Fidziukiewicza, ale ten był na spalonym, więc na pozycji spalonej, więc o piłkę nie walczył. Tak, a mimo tego porównując bramkarzy, stwierdzając, że rzeczywiście dysproporcje były dość duże, bo zawodnik Adam Duda miał zdecydowanie więcej pracy. Niemniej jednak Wojtek Skaba też tutaj był no, zawodnikiem, który... Tak, no wybronił dwie sytuacje stuprocentowe. Dokładnie tak. I to przy wyniku 0-1. Rzeźniczak zabrał piłkę. No, Blanco, pole karne. Nie, był na spalonym. Szczerze mówiąc, akurat Blanco dobrze pilnuje tej linii spalonego, bo tutaj pierwszy raz jest takie sytuacje w tym meczu. Natomiast no, podziwiam kibiców Legii Warszawa za to, że przy takim wyniku wciąż wspierają swoją drużynę. No, tak jak powiedziałeś, kibice ze swojej drużyny powinny być i na dobre, i na złe, tak. Żyro, prawe skrzydło. Żyro dynamicznie, ale zatrzyma ten rajd Adrian Kochanek. Ale patrząc też na grę Michała Żyro, widać, że on chce. Widać, że on wszedł po to tutaj, żeby zmienić oblicze gry, żeby zmienić wynik i stara się. Z lewej strony, raz z prawej, na środku dośrodkowuje, próbuje jakimiś indywidualnymi akcjami też no, zmienić tutaj oblicze tego meczu. No, nie zawsze wychodzi, ale na pewno ambicji i chęci nie można mu odmówić. Rzeźniczak, długo ta piłka była w powietrzu, Adam Duda. No i cóż, 83. minuta, nie znaleźli na niego sposobu piłkarze lidera Ekstraklasy, a gdy znaleźli, to na linii bramkowej był Piotr Kołc. Fidziukiewicz i Krzemiński teraz zaangażowani w to, by może gdzieś tam przechwycić tę piłkę. No, Gryf nie walczy tutaj o awans, Gryf walczy o to, aby utrzymać ten wynik. Chociaż gdyby trafił Fidziukiewicz w sytuacji sam na sam ze Skabą, to moglibyśmy oceniać to zupełnie inaczej. Jestem strasznie ciekawy, jak wyglądałby wtedy obraz tych minut, które by zostały do zakończenia. Zobaczymy, może się jeszcze przekonamy, że Włakow teraz to on, ale także traci piłkę. Jak to się już wielu legionistom w tym meczu zdarzyło, Żyro na boisku, mamy jakieś takie bolesne starcie dla piłkarzy obu drużyn, więc sędzia Krzysztof Jakubik grę przerywa. Mamy kolejny skurcz w zespole, to Tomasz Kotwica. W zespole Gryfa Wejherowo. On już naprawdę na ostatnich nogach gra w tym meczu, zdobywca bramki.
dla Wejherowian. 6 minut do końca czasu podstawowego meczu przy Łazienkowskiej. Czy Legia uniknie porażki z Gryfem Wejherową, z trzecioligowcem? Przekonamy się już niedługo. Tomasz Kiełbowicz. Podbita piłka przez Kochanka. Blanko, pole karne. Rzeźniczak. I to by było na tyle. A do końca spotkania jeszcze tylko 5 minut. No właśnie, ja też tak patrzę, mili Państwo, na to, co się dzieje i pewnie tak samo jak Państwo przed telewizorami, tak do końca nie chce nam się wierzyć w to, co widzimy, bo no tak. Wszystkie znaki na niebie i ziemi jednak wskazywały na to, że takie spokojne 3-0 to Legia sobie tutaj wywalczy. Przecież jakie nazwiska posłał trener Maciej Skorża do gry? Chociaż nie zmienia to oczywiście faktu, że drużyną, która awansuje i ten tak, wynik, na razie jest oczywiście Legia, ale... Aczkolwiek oczywiście to Legia przejdzie do następnej rundy. Do półfinału Pucharu Polski. Tam są już piłkarze Michała Probierza, Wisła Kraków. 86. minuta. Michał Żewłaków. No, mamy w tej chwili dwie piłki na boisku, ale to jest już problem rozwiązany. Gra jest kontynuowana. Żewłaków. Brawe skrzydło. Żewłaków. Podanie dobre do Radowicza. Mirosław Radowicz. Ładnie jest u obrońcy. Radowicz, czy to będzie gol? Nie. Wolski nie trafia. No bo bardzo blisko. Bardzo dobra akcja tutaj Michała Żewłakowa. I dośrodkowanie. No niestety. Michał Wolski mimo tego, że... Rafał Wolski Rafał tak dostał. Wolski mimo, że blisko to jednak... Zobaczmy. Podanie od Radowicza, który uciekł Oleszczukowi. No i ta piłka odchodziła od bramki Adama Dudy, który teraz oczywiście będzie jak najdłużej wznawiał grę. Przed momentem było 6, teraz już mniej niż 4. To dość naturalne, tylko że ten czas legionistą biegnie bardzo, bardzo szybko. Ja nie wiem, czy oni będą w stanie w ogóle już jeszcze myśleć o zwycięstwie w tym spotkaniu. Tak czy siak. Niezależnie od tego, czy Legia zdobędzie tu bramkę albo bramki, Blanko, Duda, dobrze ocenił sytuację. Wielkie brawa do Gryfa Wejherowo. Tak, ja myślę, że rzeczywiście jutro piłkarze z Wejherowa przeczytają o swojej grze i postawię w dzisiejszym dniu bardzo dużo ciepłych słów. A jeżeli będziecie, panowie, za 20 lat płytę DVD albo jakikolwiek inny nośnik z tym meczem odtwarzać i pokazywać dzieciom, to jest dowód, że w 2012 roku zrobiliście także, jak jesienią 2011, coś, co zasługuje na naprawdę ogromny szacunek. No i też uzmysławia wszystkim tym słabszym drużynom, że wygrać można z każdym i to jest taki dowód na to, że bycie sportowcem to jest wiara w to, że można osiągnąć sukces niezależnie z kim się gra. Teraz zmiana tak, Kotwicy, schodzi bohater tego meczu z boiska, ten, który zdobył bramkę dla Gryfa Wejherowo, a zmienia go Robert Szudrowicz, numer 14. No i widzimy, że Kotwica już teraz w ogóle nie angażował się w grę ofensywną, stał przy własnych obrońcach. On już od kilkunastu minut zdradzał objawy wyczerpania wręcz. Mamy do końca, jak Państwo widzą, 2,5 minuty, a to jest wielki moment. Tomasz Kotwica na 0-1. Tak, zawodnicy Legii ustawili się w strefie. Nie podeszli do krycia, tylko ustawili się praktycznie w linii, co umożliwiło i pomogło zawodnikowi z Wejherowa zdobyć tą bramkę. Szczególnie kryty. Prezes Gryfa Rafał Szlas mówił, że no cóż, trudno, trzeba będzie wygrać 4-0. To oczywiście był żart, natomiast teraz, panie prezesie, można powiedzieć, no gdyby tak skuteczność pod bramką, gdyby nie ten Skaba, to już byśmy to mieli może, ich na te 0-3. To nie był żart. Już byśmy ich mieli na te 0-3. No i proszę spojrzeć, 2 minuty do końca czasu podstawowego, ale ja wciąż nie sprawia wrażenia drużyny, która miałaby wyrównać tutaj w meczu z trzecioligowcem. Nie było tu jakichś wielkich przerw w grze, także myślę, że tak, sędzia doliczy, że 2 minuty maksymalnie. Teoretycznie powinien doliczyć 30 sekund za każdą zmianę. Fidziukiewicz. No, strzał wynikał z tego, że lepiej tej akcji skończyć nie można było. Chociaż patrząc tak na zawodników z Wejherowa, myślę, że rzeczywiście oni zapłacą tutaj za to dzisiejsze zwycięstwo na poważnym, dużym nakładem sił. No i utratą. No i Michał Żewłakow, tak. Proszę spojrzeć, piękny sportowy gest. No Michał był zawsze znany z tego, że na boisku oprócz tego, tak, że oczywiście potrafił ostro walczyć, to też potrafił zachowywać się jak prawdziwy sportowiec i szanować rywala. 102 mecze w kadrze. O tym się tak często już nie mówi, ale przecież to jest rekordzista w historii naszej reprezentacji. Jeden z najlepszych transferów Legii ostatnich lat, Michał Żewłakow.
schodzi z boiska teraz Michał Fidziukiewicz. Tak, Michał udowodnił to, że przyjeżdżając, jak to się mówi, wojażem zagranicznym zawodnik do Ligi Polskiej, o jego statusie, o jego doświadczeniach i wieku, gdyż już też najmłodszy nie jest, jednak nie przyjechał tu odcinać kuponów, prawda? Tylko tak. Gra w drużynie, gra dobrze, jest zawodnikiem. Jak fantastycznie się przy nim wypromował jeszcze Marcin Komorowski, przecież grający z nim w parze stoperów, który wyjechał do Ligi Rosyjskiej. Adam Duda, też warto podkreślić, że kilka sekund ukradł tym zachowaniem, a to już 90. minuta, no i kibice z Wejherowa, którzy pewnie będą wracać w szampańskich nastrojach, a droga przecież czeka ich całkiem długa. Jest jeszcze walczący tam Krzemiński z Wawrzyniakiem. Zmiany, które zrobił Maciej Skorża, nie odmieniły tego spotkania. Rafał Wolski nie dał nam tyle, ile się spodziewaliśmy. Żyra miał dobre pierwsze minuty, ale potem zgasł. Bo oczywiście mówimy o drugiej części spotkania. Tak, która się zaczęła dość ofensywnie i wydawało nam się, że rzeczywiście Legia będzie... Proszę spojrzeć, tak, Krzemiński obrócił Wawrzyniaka, no ale nasz lewy reprezentacyjny obrońca... Trzy minuty. Tak, trzy minuty dolicza pan sędzia Krzysztof Jakubik, poradził sobie w tamtej sytuacji z Krzemińskim. No i zobaczmy, wyrówna Legia czy nie? Radowicz. Rzeźniczak. Dobre podanie, Blanko! Piękna interwencja Adama Dudy. No, Adam Duda. Tak, bohater. Dzisiaj tak, spisuje się bardzo dobrze. To, co ma obronić, broni. Trochę szczęścia, kiedy zawodnicy go wyręczają. W pierwszym meczu bronił Wiesław Ferra, teraz Adam Duda. No świetnie tutaj Blanko znalazł się w tej sytuacji, ale to nie jest skuteczne wykończenie. No, rzecz, która byłaby nie do pomyślenia dwie godziny temu, gdy zaczynaliśmy transmisję. 90. minuta, już pierwsza, 91. minuta gry. Gryf Wejherowo prowadzi w Warszawie. To Legia oczywiście jest w półfinale, ale Legia ten mecz z trzecioligowcem przegrywa. Wolski. Oj, teraz trochę szczęścia przy legionistach. Czy to się skończy golem na 1-1? Radowicz. Radowicz, będzie szansa i jest gol. Jest gol, nie zwyciężą piłkarze Gryfa Wejherowo w Warszawie. To jest taka, tak, po rykoszecie, więc taka bramka można powiedzieć na poły samobójcza. No i... Tak, i widać nawet... To jest dramat, mały dramat piłkarzy z Wejherowa, że w takich okolicznościach piłka odbita od Piotra Kołca po strzale Michała Żyry trafia do siatki. Też wydaje się jakaś chyba złość z sportowym wśród piłkarzy Legii, którzy po tej bramce nawet się nie cieszyli, więc nie mają świadomości oczywiście tego, że... No... Że jakie to osiągnięcie dla nich wyrównać na własnym stadionie. Zobaczmy, jak doszło do tej doskonałe sytuacji. Zagranie tutaj jest, tak. Doskakiwał Piotr Kołc. No i po prostu pech kapitana Gryfa Wejherowo. Nie zdążył Szymański. No i zupełnie nie miał nic do powiedzenia Adam Duda. Tak, natomiast Radowicz już w tym spotkaniu miał rzeczywiście kilka takich niezłych podań i to było jedno z nich i to akurat zakończyło się bramką. Troszeczkę szczęście, bo strzał zblokowany po rykoszecie. Nawet dużo szczęście, bo podejrzewam, że to inaczej mogłoby się zupełnie zakończyć, gdyby nie ten rykoszet, ale to już za nami. Legia gry w Wejherowo 1-1. Dixon Czoto. Czy jeszcze zdąży Legia to spotkanie wygrać? Ostatnie sekundy. Żewłakow. Drugie podanie, jest tam Blanko, uprzedzony. Co nie zmienia oczywiście faktu, że drużyna z Wejherowa tak zaprezentowała się dzisiaj. No, trzeba ich bardzo pochwalić. Ponad miarę. To chyba nie Piotr Kołc, przepraszam, to jest zawodnik z numerem 16, czyli Jarosław Feliksiak, od którego odbiła się piłka przy bramce wyrównującej. Czoto. Koniec meczu, drodzy Państwo. Gry w Wejherowo dzieliły tylko sekundę od zwycięstwa przy Łazienkowskiej, ale te gwizdy są najlepszą recenzją. Legia jest w półfinale, ale Legia zagrała dzisiaj bardzo, bardzo słabo. Brawo dla piłkarzy trzecioligowca, którzy tutaj grali bardzo dzielnie, prowadząc przez kilkadziesiąt minut na stadionie przy Łazienkowskiej.